Mamy takie równanie. Minus 30x do 5 równa się minus 10x do 3 razy f. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie wykombinować, czemu musi być równe f, żeby to równanie było spełnione. No cóż, najprościej to można to rozwiązać w ten sposób, tak mi się wydaje, żeby doprowadzić do równania do takiej postaci, żeby po jednej stronie było tylko samo f. Czyli trzeba by się pozbyć tego. Żółtego tutaj, no to żeby się tego pozbyć, to można przez to podzielić po prostu. Podzielimy obie strony przez ten sam czynnik przez minus 10x do trzeciej. No i żeby właśnie równanie było spełnione, to muszę obie strony podzielić przez ten sam czynnik. No to zrobię, to podzielę przez ten sam czynnik obie strony. No i teraz równanie się zachowa, ale właśnie po prawej stronie tutaj mi się skróci. To przez co podzieliłem, bo specjalnie właśnie tak to dobrałem, i będę miał po prostu samo f po prawej stronie. Czyli po prawej stronie będzie po prostu f. A co będzie po lewej stronie? Zastanówmy się. Popatrzmy najpierw na czynniki liczbowe. Mam minus 30 i minus 10. No to mogę podzielić minus 30 przez minus 10. To będzie po prostu 3. Czyli po podzieleniu minus 30 przez minus 10 dostanę 3. No a teraz zostałem jeszcze podzielić x do piątej przez x do trzeciej to ile to będzie? x do piątej podzielony przez x do trzeciej to będzie x do potęgi drugiej. Jak ktoś nie jest pewien, skąd to się wzięło, no to różnie można na to patrzeć. Można rozumieć to w ten sposób, że tutaj korzystamy z własności potęgowania, że jak mam iloraz x do piątej przez x do trzeciej to będzie x do potęgi 5 odjąć 3 wiemy, że jak dzielimy, to wykładniki się odejmują. 5 odjąć 3 to będzie 2. No, jak ktoś nie jest pewien skąd się to bierze, no to może sobie zawsze po prostu rozpisać, że to jest. Co to jest x do piątej, To jest x razy x, razy x, razy x, razy x, 5 x, x pomnożonych przez siebie, podzielone przez x do trzeciej, a x do trzeciej to jest x razy x, razy x. No i teraz widzimy, że tutaj to się skraca z tym, to się skraca z tym, to się skraca z tym i zostaje nam x razy x, czyli dokładnie x kwadrat. Więc widzimy, że rozwiązaliśmy zadanie. Wiemy, że możemy minus 30x do 5 zapisać jako iloczyn dwóch czynników minus 10x do 3 pomnożone przez f, a f wiemy, że jest równe 3x kwadrat. No, i widzimy, że po wymnożeniu rzeczywiście dostaniemy to, co było po lewej stronie. Minus 10 razy 3 to będzie minus 30, x do 3 razy x kwadrat to będzie x do 5. No, i tutaj czasami mówimy o tym, że ten jednomian po lewej stronie jest podzielny przez każdy z tych jednomianów po prawej stronie. Przy czym podzielność rozumiemy w ten sposób, że mamy jednomiany o współczynnikach, które są liczbami całkowitymi, a potęgi przy zmiennych są liczbami całkowitymi, nieujemnymi. Jeżeli ograniczymy się do takich jednomianów, no to w, w klasie takich jednomianów mamy tę podzielność, czyli mówimy właśnie, że wieloma minus 30x do 5 jest podzielny przez minus 10 razy x do 3, bo w wyniku dzielenia dostajemy również wielomian tego typu, że mamy tutaj nieujemny wykładnik i liczbę całkowitą, całkowity współczynnik. No ale tak samo minus 30x do 5 jest w tym sensie podzielne przez 3x kwadrat, bo w wyniku dzielenia dostajemy też jednomian tego typu.